Michel de Nostradam, znany szerzej jako Nostradamus, to dość szczególna postać historyczna. Większość życia spędził on na badaniach otaczającego go świata ze szczególnym wskazaniem na zarazy, jakie pustoszyły średniowieczny świat. Pod koniec życia Nostradamus zaczął jednak pisać enigmatyczne wiersze zwane centuriami, które z biegiem lat nabrały bardzo interesującej optyki. Okazało się, że wiele z nich zdaje się opisywać ważne wydarzenia historyczne. Niektórzy ludzie uważają wręcz, że Nostradamus jeszcze w XVI wieku przepowiedział dojście do władzy Adolfa Hitlera. Na czym bazuje się tak śmiałe tezy? Zacznijmy od odrobiny kontekstu. Nostradamus urodził się w 1503 roku w Saint-Rémy we Francji i stał się jednym z najbardziej poczytnych proroków renesansu. Rozpoczynając swoją praktykę lekarską w Agen w latach 30., pomimo nieukończonych studiów medycznych, Nostradamus zyskał reputację jako twórca innowacyjnej terapii leczenia dżumy. W roku 1555 nadeszła pewna zmiana, a Nostradamus zaczął tworzyć swoje pierwsze proroctwa i wydał książkę zatytułowaną Centuries, zawierającą rymowane wiersze zwane dziś centuriami. Jego sława jako jasnowidza pojawiła się jeszcze za życia i dotarła nawet na dwór Katarzyny Medycejskiej, która zaprosiła go i poprosiła o horoskopy dla członków jej rodziny. Znany jasnowidz rzekomo przewidział wówczas śmierć Henryka II. Jego dokładne słowa mówiły o tym, że młody lew pokona starszego na polu bitwy, przebijając jego oko. Dziwnym trafem, Henryk II zginął wkrótce potem w turnieju rycerskim, gdy włócznia pękła i przebiła królewski wizjer, trafiając go w oko. Nostradamus żył do 1566 roku, kiedy dna moczanowa, na którą cierpiał całe życie, ostatecznie go pokonała. Jego ostatnią przepowiednią były słowa wypowiedziane do sekretarki: nie znajdziesz mnie żywego o wschodzie słońca. Nostradamus zmarł tej samej nocy i został znaleziony następnego ranka. Niejasność czterowierszy Nostradamusa sprawia, że bardzo wielu ludzi przypisuje mu zdolność dokładnego przewidywania przyszłości. Z biegiem lat jego sława jedynie rosła, a ilekroć ktoś dopatrywał się spełnienia jego przepowiedni, w oczach wielu ludzi rosła jego wiarygodność. Dobrym przykładem może być centuria dotycząca wielkiego pożaru Londynu z XVII wieku. Zgodnie z treścią tekstu Nostradamusa, krwi niewinnych będzie domagał się Londyn, gorejącym ogniem 3x20+6. Stara dama upadnie z wysokości swojego tronu i wiele pałaców zostanie zniszczonych. To proroctwo jest jednym z jego najsłynniejszych, ponieważ zdaniem zwolenników Nostradamusa 3x20+6 może wskazywać na datę 1666, a więc roku, kiedy doszło do pożaru. Najbardziej kontrowersyjną z przypisywanych mu predykcji jest oczywiście ta odnosząca się rzekomo do postaci Adolfa Hitlera. W centuriach ma on się przewijać co najmniej dwukrotnie. Mowa tu o czterowierszu: w głębi zachodu Europy urodzi się małe dziecko w biednej rodzinie. On, który swym językiem uwiedzie wielkie oddziały, jego sława będzie rosła w kierunku Królestwa Wschodu. Równie ciekawa jest inna centuria, mówiąca co następuje. Wściekłe z głodu bestie przekroczą rzeki. Większa część pola walki będzie przeciwko Hister. Do klatki z żelaza wielkie zostanie wciągnięte, kiedy dziecko z Niemiec niczego z niej zauważy. Hister jest starą nazwą rzeki Danube w Austrii. I jak się pewnie domyślacie, płynie ona w pobliżu miejsca, w którym urodził się Adolf Hitler. Nawet jeśli jest to jedynie zbieg okoliczności, to trudno nie przyznać, że brzmi on dość niepokojąco. Oczywiście przepowiednia została przypisana do Hitlera dopiero po zakończeniu II wojny światowej, a prawdę powiedziawszy, czterowiersze Nostradamusa są na tyle niejasne, że można z nich odczytać wiele różnych interpretacji niemalże tych samych tekstów. Nawet zatwardziali zwolennicy Nostradamusa nie zawsze są zgodni co do interpretacji konkretnych centurii.
Dobrym przykładem mogą być chociażby przepowiednie dotyczące rzekomo eksplozji bomby atomowej w Hiroshimie i Nagasaki, zamachów z 11 września lub zabójstwa prezydenta USA Kennedy'ego. Prawda jest taka, że centurie to w znacznej większości jedynie niejasne wzmianki, które często można dopasować do dowolnej sytuacji. Niezależnie od tego, czy Nostradamus widział przyszłość, niestety jego teksty nie są wystarczająco jasne, aby wyciągać na ich podstawie prognozy na nadchodzące lata. Można co najwyżej głowić się nad tym, co autor miał na myśli. Oczywiście możecie mieć inną opinię na ten temat, ale nie zapomnijcie podzielić się nią poniżej w sekcji komentarzy.